Czy da się mężczyznę zaklepać? Czy kredyt, dziecko, ślub? Czy są jakieś sidła, z których mężczyzna się już nie wywinie? Znaczy, w tym pytaniu jest pewnego rodzaju niebezpieczna teza, że można zakończyć proces zdobywania siebie nawzajem. Znaczy, to nie jest proces jakby skończony, on się nigdy nie kończy, więc nie można tego jakby klepnąć jakąś pieczęcią, obojętnie co by to nie było. I tutaj mi się przypomina historia, o której mi opowiadał mój klient przez Skype'a, który mieszka na Florydzie. Jak przez media amerykańskie przytoczyła się historia pewnej Amerykanki, która postanowiła rozwieść się ze swoim mężem. I nic by nie było w tym dziwnego, nic by nie było w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że ta pani ma 90 lat. No i oczywiście dziennikarze różnych stacji tę panią zaatakowali. No ale jak to, no 90 lat, pani mąż ma tyle samo, no ale o co chodzi? I to zdanie, które ona powiedziała, odpowiada trochę na to pytanie, które ty mi zadałaś. Życie jest za krótkie, żeby nie być kochanym. Jeżeli przychodzi taki moment, że któraś ze stron stwierdzi, że już się nie musi starać, czyli nie musi zabiegać, nie musi uwodzić, nie musi dbać, przytulać, to może być to początek końca każdej relacji. To jest piękne, co mówisz, ale mi chodzi troszeczkę też o to, czy istnieje jakikolwiek próg dorosłości, nazwijmy to tak. Bo już kredyt, ślub i dziecko tym bardziej, to są takie progi. Po przekroczeniu którego mężczyzna jakby rewiduje swój, powiedzmy, konsumpcyjny tryb życia i nastawia się na jedną kobietę. Czy na drodze żadna sfera materialna, żadne kredyty, żaden status majątkowy tego nie gwarantują. To jest tylko i wyłącznie kwestia dojrzałości emocjonalnej, która jest konsekwencją umiejętnego potraktowania pewnych sytuacji życiowych, w których żeśmy byli, jak również, no uwaga, to jest to, co dotyczy jakby mojego zawodu, w stosunku do swoich rodziców, w stosunku do swojej matki. Ponieważ mężczyzna musi w końcu sobie na pewnym etapie swojego życia zadać pytanie, czy ma być lojalny względem swojej matki, czy swojej kobiety, swojej partnerki, swojej żony. Bo bardzo często wielu mężczyzn, bez względu na wiek, ma nadal z tym problem. Moja koleżanka ma taki kłopot właśnie dokładnie z tym, o czym mówisz. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że wzięła nadal synka mamusi. Tak. Rozmowy coś pomogą, czy to musi wynikać z samego mężczyzny? Znaczy, odpępowianie to jest proces, który nie kończy się, nie gwarantuje tego odpępowienia przeniesienie się geograficzne w jakiś azyl ze swoją partnerką, ponieważ choćby ta mamusia mieszkała w Warszawie, a my w Australii, to nadal ta pępowina się będzie wiła między tymi oceanami i lądami i może naprawdę uniemożliwiać pełnię normalnego funkcjonowania. Zresztą figura ojca i figura matki. Jeżeli kobieta chciałaby uzyskać jakąś taką pewność, że ma zaklepanego tego mężczyznę, jak użyłaś tego sformułowania, to niech sobie najpierw odpowie na pytanie, czy aby na pewno ona tego pragnie. Dlatego, że jest taka zasada, że trzeba bardzo uważać, bo marzenia się spełniają. I bardzo często kobiety chcą uzyskać coś, czego nie chcą de facto uzyskać. To jest ten dualizm, to jest ten pierwiastek, który też de facto jest dla nas interesujący facetów, ponieważ wy też jako kobiety nie powinniście być jednoznaczne. Dosłowność związek zabija. Jeżeli jest wszystko kawa na ławę, wszystko jest jasne, klarowne, czytelne. Jeżeli to już przybiera formułę ostatniego puzelka włożonego w brakującą ostatniego puzelka włożonego w brakujące miejsce, no to jest niebezpieczeństwo. No ale to oznacza, że do końca życia teatrzy? Jeszcze raz? Do końca życia teatrzy, ciągłe stroszenie się w piórka. Tak jak powiedziałeś, musi być gdzieś oaza, musi gdzieś być spokój. I to w związku można znaleźć. Jednocześnie przy sferze tajemniczości. Tak. Jest to możliwe. Ja coś ci pokażę. On. Poznają się. Na początku jest tak. To, wiesz, ogień, hormony, jedziemy, po całości. Po takim ostrej jeździe, bardzo często podlewanej gęstym sosem seksualności, następuje moment przepełnienia, jakby za dużo, prawda? I wtedy któryś z nich, nie wiem, jedzie w delegację, wtedy się te kręgi oddalają, ale jeżeli jest im dane dalej być ze sobą, to w pewnym momencie te dwa kręgi się na siebie nakładają. Stop. Ale już nigdy tak jak Stop. Na początku. I całe szczęście. Dlatego, że to jest piktogram,
będący wzorcem udanego związku. On? Ona? Oni. Część wspólna. Nie można oczekiwać, nie powinno się oczekiwać, żeby było cały czas tak, bo tak się nie da. To jest ta faza fascynacji, oczarowania, która się wcześniej czy później kończy. Po jakim czasie? Bardzo indywidualna rzecz. W mojej ocenie to jest kwestia 2 lat. To mi wynika z gabinetu mniej więcej taka wartość. 2-3 lata następuje ten moment takiego wygaszenia. Jeżeli to się kończy wcześniej, czyli nic nie było de facto. Natomiast ta faza jest o tyle istotna. Ja lubię się odwołać, bo, ponieważ moje życie opisane też w jednej z książek pod tytułem Oswoić narkomana, gdzie zrobiłem bardzo dużo względem ujawnienia swoich burzliwych historii. Więc lubię się odwołać jakby do swojego przykładu. Ja myślałem, że się dzisiaj spóźnię na tę rozmowę. Opiekowałem się naszym synkiem 16-miesięcznym, karmiłem go moim i mojej żony Joanny. Butelką go karmiłem. Natomiast moja żona pojechała na ważne badania, na badania testowe, ponieważ jest członkiem klubu strzeleckiego. Czyli jest teraz w fazie zdobywania licencji na patent strzelecki. Już ten patent zdobyła i teraz robi badania, żeby jakby zakończyć to możliwością brania udziału w zawodach strzeleckich. Czemu ci o tym mówię? Dlatego, że ja mam to samo. Mówię o pasji, mówię o tej części wspólnej. My oboje mamy mnóstwo wspólnych rzeczy, których gdyby nie było, nie wiem, jakby to wyglądało, bo przecież my z Aśką się znamy już, nie wiem, 15 albo 16 lat. Więc przychodzi moment, kiedy no, ludzie się od siebie oddalają. Znaczy wspólnotowość jakichś zainteresowań jest nawet przy dziecku, no bo my mamy dziecko tam od niespełna 2 lat, tam 16-17 miesięcy. Więc też ta fascynacja po jakimś czasie mija jakby dzieckiem. Jak nie ma wspólnych tych punktów styczności, to jest niebezpieczeństwo. Więc jakby uważam, że pary powinny inwestować bardzo dużo w to, żeby naprawdę wspólnie coś przeżywać. To mogą być różne rzeczy. My mamy z moją żoną motocykle, mamy wspólne strzelanie dynamiczne, nie tylko stanie do tarczy i strzelanie z broni ostrej. Jest cała masa ciekawych zainteresowań, które para powinna, i to naprawdę życia brakuje, żeby to wszystko wypełnić.